Szczęść Boże, coś wam powiem. Jezus stawia tamę niewłaściwemu reagowaniu na zło, stawiając nam przed oczy dobroć Boga Ojca i zachęcając nas do stawania się doskonałymi, jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski. W ogóle Pan Bóg stawia w naszym życiu takie zadania, żebyśmy się wykazywali w różnym stopniu. To, co byłoby łatwe i każdy może uczynić, zostawmy minimalistom. Jako ludzie, którzy mierzą wysoko, podejmujmy się trudnych zadań. Samo wczytywanie się w Słowo Boże już jest nie lada wyczynem, a stosowanie tych słów w życiu osiąga szczyt. Miłość zatem nieprzyjaciół jest heroizmem, bo jak można miłować kogoś, kto swoim zachowaniem raczej nas zniechęca do siebie, a nie przybliża? W naszym otoczeniu jest mnóstwo osób, których unikamy, bo jesteśmy do nich zrażeni przez różne sytuacje. Nie jest to łatwe, bo trzeba użyć nie lada intelektu i mądrości, aby przezwyciężyć w nas niechęć. Pisarz Janusz Leon Wiśniewski mówi, że dążenie do doskonałości potrafi czasem pokazać, jak bardzo jesteśmy niedoskonali. Przecież zbliżając się do źródła światła, więcej szczegółów dostrzegamy. Bóg nie czekał, aż Go pokochamy. Sam pierwszy nas umiłował, jak pisze święty Jan. Miłuje nas przed, podczas i po każdym upadku. Miłuje nas wbrew nas samym. Jesteśmy warci całej krwi Chrystusa, którą przelał za nas na krzyżu. Czyli dla Pana Boga jesteśmy warci wszystkiego. Problemem, którym się borykamy w przypadku bliźniego, to są nasze wymówki. Bo on źle na mnie patrzy. Bo on jest złośliwy, oschły. Nie chciał mnie wysłuchać, kiedy miałem problem. Te przykłady możemy mnożyć w nieskończoność. Jak unikać takich wymówek? Spoglądajmy na Jezusa, który nikogo nie unikał i nikogo nie ignorował. Nawet w ogrodzie oliwnym przed śmiercią serdecznie przyjął i przywitał Judasza, choć ten przyszedł go wydać na śmierć. W świecie ogarniętym ciemnością jesteśmy wezwani, by nieść światło. Tu, gdzie ludzie zagłuszają muzyką otaczający ich świat, wpychając słuchawki w uszy, mamy mówić dzień dobry, mamy się uśmiechnąć. Neurologia wskazuje, że śmiech jest zaraźliwy. Radość, jaką możemy nieść w smutne otoczenie, może wywoływać różne reakcje, ale i może sprawić, że ktoś porzuci swoje przygnębienie. Przyjmujemy często zasadę, że nie wypada być wesołym, a przez to stajemy się sztywniakami. Kiedy szukamy mniejszego wysiłku, to podpowiem, że aby się uśmiechnąć, musimy zaangażować od 12 do 17 mięśni twarzy. To jednak jest i tak mniej niż przy marszczeniu czoła, bo gniewając się uruchamiamy ich aż 28. Chrześcijanin, miłując nieprzyjaciół, zaczyna być obywatelem Królestwa Niebieskiego. Staje się znakiem wskazującym na miłosierną miłość Ojca. Pan Jezus powiedział: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Trzeba dawać szansę tym, którzy tej szansy potrzebują na przemyślenie swego życia i wydanie odpowiednich owoców.